Dzień dobry, chowany, witamy. Czwartek, 13 dzień lutego. No tak, pyskata, pięknie. Pięknie. Pięknie jest w studiu Antyradia, bo to od razu szybki strzał i już są, że tak powiem, na starcie. Będą na mecie. Witam serdecznie. Tomasz Mrozek i Dominik Stypa, zespołu Goria. Dzień dobry. Cześć. No troszkę głośniej, panowie, no. Cześć! No, no, właśnie. Przed koncertem trzeba gardło ostrzegać. W taki sposób. No tak, jest. No ale co, oglądaliście? Czy słuchali? Nie, bo żeście jechali, to żeście słuchali. A propos pyskatej. Ma moc dziewczyna. Trzeba powiedzieć. Skoro Biergen na piątym czy tam czwartym miejscu. To masz do mikrofonu. Złamaną nóżką, stopą. Więc moc. A wy macie moc? My? Zawsze. A męczą was z symetrią jeszcze, czy już nie? Zdarza się, ale już. Ale my w Antyradiu nie będziemy was męczyć. O tym, co było, to było i już. No to dobra. Nagrywacie płytę. Kiedy ona ma się ukazać? Wiosną. No tak przynajmniej planujemy. No jest 13 dzień lutego, czyli co? Coś konkretniego. Maj. Maj? O, no to jest, to już maj, jest tak jakiś, myślę, maj. To już jakiś jest konkret, to prawda. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o koncercie, bo dzisiaj pojawicie się w klubie Lizard King o godzinie 20. Proszę o tym pamiętać. Pan Cakes i Koria, chłopaki byli przedwczoraj u mnie, a dzisiaj wy jesteście. Bardzo się z tego powodu cieszę. Podobno macie materiałów na 3 płyty. A, 2 godziny. 2 godziny grania, także jest co posłuchać. Dobra, a powiedz mi, jak tam z muzyką, z tekstami i tak dalej, jak to wygląda? Ta praca właśnie nad kawałkami. To różnie. No, muzykę zazwyczaj układa zespół, całość. Tekstami zajmuje się ja lub tutaj mój bardzo dobry kolega Dominik. Dominik, tak, z gitarą solową, tak jest. No i później gdzieś na melodia to już trzeba na próbie razem, wspólnie. Przypominamy, 13 lutego, czyli dzisiaj o godzinie 20. A propos tego programu Must Be The Music, dał wam coś to? Mi tak, no dzięki temu programowi dzisiaj właśnie siedzę w tym studiu i mam swój zespół. No to nie dzięki Must Be The Music, tylko dzięki Antyradiu, co ty opowiadasz, no to tak, no. A dziewczyny co, piszczą? Poznają cię na ulicach? Autografy rozdają? No. Nie, bo z brzydu. Coś tam jest. Okej. No ale też graliście przed zespołami, takim jak Hunter, jak Homa. Czy coś można podpatrzyć, nauczyć się? A to już Dominik musi się wypowiedzieć. Dominik? No. Co daje udział właśnie w takich koncertach, supportowanie takim zespołom? Tak naprawdę to można przede wszystkim zagrać dobry koncert, który jest dobrze przygotowany, jest fajna publika i ci ludzie na pewno będą i najłatwiej dotrzeć w ten sposób do konkretnych słuchaczy, którzy też słuchają takiej muzyki. No pracujecie cały czas nad warsztatem swoim? No cały czas. Cały czas. Ja mamy warsztat taki przy garażu. Przy garażu. Proszę sprawdzić. Koria, tak na szybciutko, bo tyle rzeczy dzisiaj mamy, proszę państwa, będą jeszcze goście. Będzie o książkach, będzie o kryminałach, będzie konkurs i wyjście do kina. No i jeszcze motoryzacyjnie to wszystko sobie sprawdzimy. Tak na dzień dobry, do 16:00 Paweł Chowaniec. Dzięki, że wpadliście. Dzisiaj zapraszamy na koncert. Dokładnie. Na nasz Facebook. O właśnie, jak można was trafić? Nie tylko na Facebooku, ale macie też stronę internetową. koria.art.pl. No i to jest bardzo dobre, bo to jest krótkie i treściwe. No i jeszcze Facebook, rzecz jasna. A ja wrzuciłem na Facebooku naszą pyskatą Justysię, która no tak złośliwie, ale mocna jest. No górale mówią o niej mocne dziewce. Dzisiaj też będzie o Kowalczyk. Dzięki za wizytę w studium. Tomasz Mrozek i Dominik Stypa byli gośćmi Antyradia. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Antyradio. Rokowo. Bez kompromisu.